Wąż i różaniec. W lutym 1848 roku markiz Roberto D'Azelio, osobisty przyjaciel Karola Alberta i senator królestwa, zaszczycił oratorium księdza Bosko swoją wizytą. Święty oprowadził go po całym domu. Markiz wyraził swoją aprobatę, jakkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Określił jako zmarnowany. Czas poświęcony na odmawianie Różańca. Niech ksiądz da spokój z odmawianiem tej staroświeckiej modlitwy pięćdziesięciu zdrowasiek, recytowanych jedna po drugiej. A jednak, odpowiedział ksiądz Bosko, bardzo zależy mi na tej praktyce i mógłbym powiedzieć, że legła ona u podstaw mojego Instytutu. Gotów jestem zostawić wiele innych ważnych spraw. Ale nie te. I z właściwą sobie odwagą dodał, a nawet gdyby było to konieczne, byłbym gotów zrezygnować z pana cennej przyjaźni, ale nigdy z odmawiania mojego różańca. Do namawiania chłopców, aby umiłowali różaniec, skłaniały go również jego sny. Przytoczmy jeden z nich. Przyśnił mu się on w Wigilię w Niebowzięcia w roku 1862. Wydawało mu się, że jest w rodzinnym miasteczku, obecnie Colle Don Bosco, w domu brata ze wszystkimi chłopcami. I oto staje przed nim ktoś, jego przewodniczka ze snów, i zaprasza go na łąkę przylegającą do podwórza. Tam pokazuje mu ogromnego i strasznie grubego węża. Długiego na siedem-osiem metrów. Ksiądz Bosko, zdjęty grozą, chce uciekać, ale przewodniczka prosi go, aby się nie bał i pozostał. Potem bierze sznur, wraca do księdza Bosko i mówi mu: Weź ten sznur i trzymaj go mocno. Ja wezmę jego drugi koniec i rozciągniemy go nad wężem. A potem? A potem spuścimy mu go na kark. Nie, na miłość Boską, biada nam, jeśli to uczynimy. Wąż obróci się rozjuszony i nas zagryzie. Ale przewodniczka nalegała, opowiadał ksiądz Bosko. Zapewniła mnie, że wąż nie uczyni mi żadnej krzywdy, i póty mnie przekonywała. Aż zgodziłem się zrobić tak, jak chciała. Ona tymczasem uniosła sznur i uderzyła nim gada w kark. Wąż podskoczył i odwrócił głowę, chcąc ugryźć to, co go uderzyło. Ale został związany jakby w pętle. Trzymaj mocno, zawołała przewodniczka. Nie wypuszczaj sznura. I pobiegła przywiązać drugi koniec sznura, który miała w ręku do pobliskiego kołka. Potem przywiązała początek liny, którą miałem w rękach do kraty w oknie. Tymczasem wąż rzucał się wściekle i tak mocno uderzał głową i swymi silnymi splotami o ziemię że jego ciało zaczęło się rozdzierać, a jego kawałki rozbryzgiwały się daleko. Po śmierci węża przewodniczka odwiązała sznur od okna i drzewa, zwinęła go i schowała do skrzynki. Po chwili ją otworzyła. Ku zdumieniu mojemu i chłopców, którzy się zbiegli, zobaczyliśmy, że sznur ułożył się w słowa: Zdrowaś Maryjo. Przewodniczka wyjaśniła: Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę: Zdrowaś Maryjo, a raczej różaniec, który stanowi kontynuację zdrowaś. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne demony. W tej chwili oczom księdza Bosko ukazała się bardzo bolesna scena zobaczył młodych ludzi, którzy zbierali kawałki wężowego mięsa, jedli je i zatruwali się. Nie mogłem się uspokoić opowiadał ksiądz Bosko ponieważ pomimo nie przestawali jeść krzyczałem na jednego krzyczałem na drugiego biłem ich po twarzy nie szczędziłem razów starając się przeszkodzić im w wiedzeniu ale na próżno wychodziłem z siebie i wtedy zobaczyłem wokół mnie mnóstwo młodych ludzi leżących na ziemi w żałosnym stanie ksiądz bosko zwrócił się do przewodniczki z pytaniem czy jest jakieś lekarstwo na to zło tak, jest. Jakie? Tylko kowadło i młotek. Jak to? Czy mam kłaść ich na kowadle i bić młotkiem? Właśnie, odpowiedziała przewodniczka. Młotek oznacza spowiedź, kowadło komunie. Trzeba użyć tych dwóch narzędzi.